Co się odjebało, to ja nawet nie. Spierdolina level 21. Ogólnie nie masz szczęścia do różowych pasków. Siedzisz na twarzy książce i postanawiasz zrobić z nudów coś głupiego. Znajdujesz przypadkowego różowego w znajomych. Jako, że jesteś brzydki i gadki też nie masz, to trzeba sobie radzić inaczej. Wysyłasz różowemu zdjęcie swojego okapu kuchennego. Podrzucę ci okap, popilnuj do jutra. Różowy nie ogarnia, macie za jakiegoś zjeba. Odpowiedź brzmi: co kurwa? Nie zadawaj niewygodnych pytań, tylko bierz kurwa ten okap. Ona okej. Pytasz, gdzie możesz jej podrzucić okap. Nieświadoma niczego podaje swój adres. Myśli, że i tak tego nie zrobisz. Cieszysz się jak pojebany, bo udało ci się zagadać do lożki. Wychodzisz z piwnicy i zamierzasz jechać do niej swoim Fiestem Fordą. Ja pierdolę, Eksę. Lożka powie, że kłamałeś, jak nie przywieziesz okapu. Jest mocne 8 na 10, więc szkoda by było to spierdolić. Cofasz się do domu. Wchodzisz do kuchni. Zabierasz się za wymontowanie okapu. Do kuchni wchodzi mamę. Danon, kurwa! Co ty od Antoni Macierewiczujesz? Kurwełę. Panika w twoich oczach. Nie wiesz, jak wytłumaczyć mamę, że wymontowujesz okap, żeby poderwać lożkę. Jedyne, co przychodzi ci do głowy, to oblać ją musztardą i wykrzykiwać inwokacje. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie! Wyciśnij sobie resztę musztardy do mordy i przejdź w stepy akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, w usnoże się w zieloności jak łódka brodzi. Działa. Mamę przerażona wybiega z domu po egzorcystę, dając ci czas na wymontowanie okapu. Ładujesz okap do bagażnika, jedziesz do różowego. Piszesz jej na Messengerze, żeby wyłaziła, bo przywiozłeś okap. Ona przychodzi do ciebie mając wielkie XD na ryju. Otwierasz bagażnik i pokazujesz jej okap. Ona ma cię za jakiegoś creepa. Kurwa, co ty ode mnie chcesz, pojebie? Na chuj mi ten okap! Patrzysz na nią. Ona na ciebie. Jedyne, co ci przychodzi do głowy, to przyjebać jej okapem. Robisz to. Krzyżesz, że lożki kurwy. Wracasz do domu. Tam czeka już matka z egzorcystą. Wypierdalasz egzorcyście luja okapem. Pada nieprzytomny na ziemię. Nachylasz się nad nim i szepczesz do ucha: a papież skurwysyn. Wsiadasz do samochodu, na fotelu obok siedzi okap. Jedziecie do pobliskiego PKO. Napadasz na bank z okapem w rękach. Zanim przyjeżdża policja, udaje ci się ukraść 3000 cebulionów i kubek prezesa. Jedziesz z okapem w stronę zachodzącego słońca. Za wami słychać wycie syren. Zjedź na pobocze, rzuć okap i połóż ręce na masce. Wbijasz gaz w podłogę. Przejazd kolejowy. Zamykają się szlabany. PKP Cargo zbliża się do przejazdu. Całujesz okap. Mówisz po cichu, że to był najlepszy pomysł twojego życia. Wpierdalasz się pod pociąg. Ostatnie, co widzisz, to migające ci przed twarzą części rozjebanego okapu i twoja dłoń odpadająca od ciała. Umierasz.